Cześć, z tej strony Borek. Znaczy, przepraszam, Tomek. Jakby to, może to jest troszeczkę inaczej, żeby było mi lepiej, może widać. Dobra, cześć. No jest sierpień, powiem szczerze. Jest sierpień, jak widać, ja w takiej koszulce, zresztą mojej ulubionej, no jak typowy Janusz. Lubię chodzić w takie upalne dni lub też bez, no ale nie będę się pokazywał bez, bo to może nie każdemu się może spodobać. No więc w takie upalne dni, generalnie komuś nigdy nie chce siedzieć przy garach i jeden z wzorów może jest właśnie chłodnik. Powinienem pokazać jakiś chłodnik właśnie taki na botwince. Ale nikomu się nie chce siedzieć przy garach i trzeba zrobić coś naprawdę bardzo szybkiego do jedzenia. I powiem wam tak. Nie wiem, może to istnieje, ten przepis funkcjonuje jakiś, ma swoją nazwę. U mnie się to zawsze nazywało makaron z serem. Tak. Część może z was makaron z serem jadła. Ale może nie w zrobione właśnie w ten sposób, nie? Naprawdę pyszne. Zrobię stoper, włączę stoper w komórce i pokażę, jak długo to trwa. 10 minut? Tak naprawdę rzecz biorąc, tak jak długo gotuje się makaron, tak długo się to robi, nie? Bo w międzyczasie robimy coś innego. Jeszcze ja mam makaron troszeczkę inny, taki kupiłem w jakimś tam skącie, że praktycznie gotuje się tam 3-4 minuty. No więc tutaj to będzie troszeczkę, on mi się szybciej ugotuje. Ale jeżeli makaron się gotuje powiedzmy 8 minut, to tyle dokładnie trwa zrobienie, więc że się kiedyś tam gotuje, my robimy całą resztę. Zapraszam. Pozdrowienia w ogóle dla was wszystkich. No więc dobra, co będziemy potrzebowali? Takie składniki. Makaron. Ja na przykład robię makaron takie, jeżeli są długie, takie długie, nie nitki, tylko takie tasiemki, wstążki. Ja to mam taki dosyć, tak mówią, świeży makaron, tak żebym się króciutko gotował, no akurat tu. Mogą być fiderki, ja lubię wstążki. Generalnie grube wstążki, im grubsze, tym lepsze. Sera, twaróg biały, półtłusty, chudy, w zależności jaki mam, nie kaloryczną. Jedną cebulę. I tu mam taką kiełbasę śląską, dwie malutkie takie kiełbaski śląskie. Można oczywiście dać jeszcze boczek, sól, pieprz, olej i to praktycznie wszystko. W międzyczasie jeszcze powiem, co można jeszcze dodać. Dobra, kamera, akcja, jedziemy. Znaczy ja to będę robił w ogóle w woku, a zaraz powiem dlaczego. Ja robię w woku, bo będę na końcu finalnie mieszał wszystko, także potrzebuję takiego dosyć dużego garka. Tutaj, o zobaczcie, będzie gotowała się woda na nasz makaron. Co potrzebujemy? Troszeczkę, może go troszeczkę osolimy. Troszeczkę osolimy, chociaż generalnie rzecz biorąc pod danie będziemy też solić na samym końcu. Troszeczkę oliwy, żeby się nam tutaj nie kleiło. A teraz włączamy wok. No wok akurat ma tutaj coś takiego, że on no, będzie się nam błyskawicznie robił. Jak ja tutaj zapodam tego wszystko, to nam będzie się ładnie buzowało, no bo jest cienka blacha. Troszeczkę oleju. Powiem wam, zobaczcie, już jest gorące, nie? Dobra, już pierwszy. Pierwszy rzut dajemy cebulę i czekamy, aż nam się lekko podsmaży, nie? W tym przypadku akurat na woku to jest dosyć szybko. Normalnie muszę nawet zmniejszyć. Smażymy aż do takiego malutkiego, lekkiego zeszklenia, nie? Nie lubię takich właśnie jakichś tam skwarków, tylko takie właśnie lekkie zeszklenie, nie? Woda. Dobra, damy jeszcze większy power. No, dobra. I tak jak mówię, to jest bardzo szybko. Bardzo szybko przygotować. Dobra, możemy już dodać naszą kiełbaskę. Niech się nam to wytopi. Co jeszcze można dodać? Jak ktoś ma boczek, może dać boczek, może dać jakieś wędliny. No w ogóle swoje wędliny, które, no tak, tu są jakieś kawałki, końcówki, jak do bigosu. Można to po prostu wszystko wrzucić i wymieszać. A co ci, ja lubię śląską i boczek. Boczek wędzony, daje niezły power. Powiem szczerze, że jeszcze można finalnie dać na przykład jakieś suszone grzyby, na przykład, które są namoczone na przykład i z grzybami. No ale to dobra, to za chwilę. Na pewno się nam podsmaży. Muszę was przeprosić, bo zapomniałem włączyć stopera, nie? No ale dobra.
No ale ile może trwać podsmażenie takiej ilości takiej cebulki z taką kiełbasą? No ile? No 3-4 minuty, no może. W międzyczasie nam się woda gotuje i tak. Dodałem troszeczkę wody. No widzicie, no na łoku to się to w ogóle o wiele szybciej gotuje, nie? Mówię, cienka blacha, ona się błyskawicznie nagrzewa. No i to bardzo łatwo też przypalić, nie? No ale to coś za coś, nie? Dobra, tutaj chwila, nam zaraz dojdzie. Muszę wam powiedzieć, że znowu zacząłem pracować teraz w innej firmie. Trzy zmiany mam wprawdzie. Na trzy zmiany, ale nie pracuję w kuchni. Więc nie wiem jak z tym czasem na gotowanie. Dzisiaj robię akurat tylko praktycznie dla siebie, bo żona mi z dziećmi wyjechała, więc robię taką małą ilość, jest okazja zrobić to na kręgi. Ale się tutaj, nie wiem czy słyszycie jak to się buzuje. Pięknie, po prostu pięknie. Dobra. Aż tak bardzo mi nie zależy na tym czasie, żeby tutaj się nam zagotowało, to wszystko przysmażyło. Mogę nawet wyłączyć. Czekam, aż mi się zagotuje woda z makarona. Może przestawię tutaj. O, żeby lepiej było widać. Tu nawet włączę. I zaraz wrzucę makaron. Pięknie. Także bardzo, bardzo szybki obiad. Mówię, tak jak długo gotuje się makaron, no to zobaczcie, że mam podsmażony praktycznie rzecz biorąc i teraz tylko czekam, nie? Gotuje się nam woda, wrzucam mój makaron. Jest niby na przepisie, że 3 minuty. No to 3 minuty. Mówię, no takie makarony świeże mają to do siebie, że one się krótko gotują, bo mają wodę. Zawartość wody w sobie. Mogę nawet ustawić sobie timer. No dobra, dajmy 3. minuty. Nie za mocno może. Teraz tak, jak to można nazwać? Nie wiem. Spaghetti z serem, nie wiem jak to. Nie wiem jak to nazywać, ale no powiem wam szczerze, że jest bardzo, bardzo dobre. I kilku osobom poleciłem. Ktoś mówi, no makaron z serem tak, z cukrem jedli, nie? Ale z kiełbaską i jeszcze ser do tego. Powiem wam, że naprawdę jest całkiem niezły power, nie? Naprawdę bardzo dobre. No i powiem tak, u mnie i żona i dzieci lubią i nawet jak ktoś przyjdzie, trzeba coś szybko zrobić. Robiła to moja mama, robiła moja babcia. Naprawdę to nie jest jakiś tam zerżnięty przepis z internetu, że ten, także mówię, naprawdę ten akurat przepis robiła moja mama, moja babcia. Może i prababcia i... Zobaczmy, dobra, czekam aż się makaron gotuje. Dobra. Zobaczcie, makaron, już jest mięciutki, próbowałem, 4 minuty się gotował. Teraz tak, włączam na nowo patelnię, no nie za mocno tutaj. Szybko przelewam do duszlaka nasz makaron. Nie widać tego, przelewam. I co jest ważne, dużo osób jeszcze go by przelało zimną wodą, a ja nie. Powiem dlaczego. Bo on jest taki naturalnie klejący. I jak my teraz zrobimy taki pach, takie coś, to nam się tutaj wszystko ładnie równo pokleja. Oczywiście można tutaj dodać, tak jak mówię, dodać grzyby, czosnek. Ja akurat w tym nie. I podsmażamy to wszystko. Nie za mocno, żeby nam się tutaj nie spiekło. Zaraz następnym etapem, który jest, to jest paruch. Twaróg dodajemy ilości takiej, jaką lubimy. Ja lubię akurat tak. I szybko wymieszać. I to już jest wszystko. Gotowe danie. Powiem wam tak. Naprawdę spróbujcie. Ja uważam, że to jest bomba. Aha, no i teraz jeszcze trzeba dosolić, nie? Już nie, ja nie pieprzę, tylko solę do smaku. Moment. Dobra. Się nam tutaj bałagan porobił. Jeszcze trochę zmniejsza. Dosolimy. Wymieszamy. Aha, no i co jeszcze?
No to już dawno, twaróg się nam już roztapia, więc czas najwyższy przełożyć go na talerz. Co ja bym jeszcze zrobił? Jak ktoś lubi takie bardzo połączone składniki, wyłączę, to ja bym dodał jeszcze tutaj, można oczywiście, zobaczcie, można dodać na przykład nawet serek topiony. Teraz się narobiło. I wtedy wszystko nam to się super ładnie połączy. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. Ale jestem sobą. Nawet trafiło mi się udać. Udało mi się trafić z odpowiednią ilością soli. Powiem tak. Zapraszam do spróbowania i do komentowania. Pecha.